Basia Jackiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie w Kulturalnych Pogaduszkach, w którym spotykam się w Centrum Kultury i Sztuki z pracownikami tej właśnie placówki, żeby porozmawiać o kulturze. A dzisiaj ze mną jest Magda Rieband i dyrektor Tomasz Hildebrand. Dzień dobry. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o tym, co się będzie dziać tutaj w tym miejscu w listopadzie i może jeszcze zahaczymy o początek grudnia, może coś jeszcze zostanie tutaj odkryte w kartach, ale najpierw sobie powspominamy, bo za nami wspaniały koncert. Tak, bardzo fajny, bardzo dobry, bardzo dobrej frekwencji koncert naszej wspaniałej harcerskiej orkiestry Dentej, która obchodziła swoje 75-lecie. Czy jest ktoś, kto pamięta początki? Oczywiście są osoby, które pamiętają początki. Uczestnicy, działacze, tacy już wiekowi tak naprawdę, ale cały czas są z nami. Byli w trakcie koncertu, podziękowaliśmy za długoletnią działalność. Także to było wydarzenie wielopokoleniowe i naprawdę takie i podniosłe, i takie wspominkowe. Ale myślę, że też radosne, bo przecież tam bardzo dużo młodzieży gra cały czas i ja myślę, że te starsze osoby to jest po prostu tylko starsza młodzież. Oni duchem są jak najbardziej młodzieżowi. Zdecydowanie tak. Wielu z nich się cały czas udziela, a ci, którzy się nie mogą udzielać, to cały czas orkiestrą są duchem i przyjechali na tę uroczystość z całej Polski. No i muszę powiedzieć, że z harcerską orkiestrą Dentą będzie się wiązać coś, co w styczniu się odbędzie, ale o tym będziemy mówić w kolejnych kulturalnych pogaduszkach. Jeszcze chciałabym się zapytać o coś, czym Centrum Kultury i Sztuki może się ostatnio pochwalić. Co to jest, Magdo? To projekt pod nazwą Kultura w sąsiedztwie. Właściwie na dniach startujemy z kolejną jesienną edycją, bo ruszamy 26 października. I co to jest Kultura w sąsiedztwie? Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, są to kameralne warsztaty w przestrzeni miejskiej Tczewa. Edycja właśnie jesienna i wiosenna odbywa się u nas w Centrum Kultury i w siedzibach partnerów. No i w sumie krótko, chwalimy się tylko, że takie działanie się odbędzie, że będziemy się spotykać. Przed nami 6 spotkań o różnej tematyce. Jesienią spotkamy się, tak jak powiedziałam, tutaj w Centrum Kultury i Sztuki, ale też u partnerów. W Szkole Podstawowej nr 11 spotkamy się, będziemy również witać po raz pierwszy w pierwszym liceum ogólnokształcącym i w restauracji Wela się spotkamy. Tematyka warsztatów bardzo różna, bo będą warsztaty kreatywne, będą warsztaty plastyczne, tak jak te pierwsze, na których będziemy robić lampiony. Takie specjalne, myślę, że na Halloween, więc jakieś dynie, jakieś strachy i inne takie cuda, ale będą też inne warsztaty i myślę, że to będzie taka opcja, propozycja wow, bo w Weli będziemy warsztatować pod hasłem Pizza Show. Więc myślę, że oprócz tego, że dzieci będą coś tam robić, to też będzie smacznie, mam nadzieję. W Szkole Podstawowej nr 11 powtarzamy akcję z malowaniem koszulek i z takim mini pokazem mody. Więc najpierw przygotujemy dzieła, w które się wystroimy, a potem zaparadujemy podczas tego pokazu. I oczywiście tutaj nie zabraknie takiego akcentu tanecznego. Z Agatą Sową będzie zumba dla wszystkich, którzy zgłosili się na warsztaty. I jeszcze powiem tylko o jednej opcji, o tej opcji, która w szkole w pierwszym liceum ogólnokształcącym, bo to jest też naprawdę bardzo fajna propozycja. Z panem Machalskim, z panem Szymonem Machalskim, to jest nauczyciel z pierwszego liceum, będziemy się przenosić w krainę magii, nauki i w świat Harry'ego Pottera. Więc to myślę, że też taka opcja bardzo na czasie i naprawdę będzie tutaj się działo. Tak jak powiedziałam, tylko się chwalimy, bo na warsztaty były zapisy, miejsca rozeszły się tak naprawdę w przeciągu 3 godzin, więc ta edycja jesienna jest już kompletna. Mamy listy rezerwowych, ale to też może na przyszłość taka uwaga, bo no, zakładam, że będą kolejne edycje, więc trzeba się po prostu pospieszyć. Jeżeli ktoś chciałby w przyszłości wziąć udział w naszych warsztatach, trzeba się odpowiednio wcześnie zapisać. Ale też chyba Centrum Kultury i Sztuki może musi powiększyć ilość grup. No tak, byłoby to jakieś rozwiązanie, po
pomyślimy nad tym, żeby też może jakoś to rozszerzyć. No niestety są teraz takie warsztaty, które gdzieś tam przestrzeniowo się musieliśmy ograniczyć, ale też składnikowo. Ale no zobaczymy, może na wiosnę wymyślimy taki warsztat, który będzie po prostu zakładał większą ilość osób, albo będzie można zrobić na dwie tury. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. No dobrze, listopad. To jest taka pora, która jest najbardziej dołująca, najbardziej ponura. Robi się zimno, robi się ciemno. No i w takich czasach potrzebujemy rzeczywiście bardzo dużo rozrywki, żeby przetrzymać ten czas do świąt Bożego Narodzenia i do Nowego Roku. No i tak sobie patrzę na listę przeróżnych wydarzeń, które w Centrum Kultury i Sztuki są. No i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I zaczynamy od Old Breakout. Od koncertu. No tak, Old Breakout, tak naprawdę zespół reaktywowany, legenda rocka i bluesa w zasadzie. Jest to koncert pod tytułem Tribute to Nalepa, czyli oczywiście usłyszymy wszystkie największe przeboje Breakout i Nalepy. Ciekawostką tego wydarzenia jest to, że jest też organizowane pod hasłem 80-lecia, 80-tych urodzin i Nalepy, i co jeszcze ciekawsze, Tadeusza Trzcińskiego, który cały czas gra. Będzie trasa pełna wspomnień. Zagramy Wam największe przeboje z płyt blues, karate, które nagraliśmy z Nalepą, Darkiem Kozakiewiczem, Jurkiem Goleniewskim, Jurskim Hajdaszem w latach 70. Zagramy również ważne kompozycje Tadeusza Nalepy z lat późniejszych. Zagramy w ramach zaduszek bluesowych 4 listopada Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Do zobaczenia. Mamy również coś ze spektakli i to na dodatek. Niektóre z nich są dla dorosłych, a inne są dla dzieci. Tak, pierwszy weekend listopada to u nas teatr. 5 listopada zapraszamy na spektakl Babski Przekręt w Gwiazdorskiej Obsadzie i tutaj pozwolę się posiłkować kartką, przeczytam nazwiska. Małgorzata Lewińska, Laura Samojłowicz, Ewa Kuklińska i Joanna Hułek. 4 kobiety, 4 różne charaktery, 4 wściekłe kobiety łączą swoje siły i chcą ukraść słynny obraz Mona Lisy, żeby potem go spieniężyć i odegrać się na osobach, które je skrzywdziły. No i właśnie, i czy to się uda, czy te kobiety z różnym podejściem do życia i z różnymi charakterami połączą swoje siły i będą w stanie współpracować i działać? No zobaczymy, szykuje się fajny wieczór i właśnie fajna rozrywka w gwiazdorskim wykonaniu, więc zapraszam serdecznie tego 5 listopada. I tak jak powiedziałaś, to jest propozycja dla dorosłego widza. Pomożecie mi ukraść Mona Lisę. Nam nie wolno, my pracujemy w muzeum, wyrzucą nas za to. A co ma być? Wisi. Dam sobie głowę uciąć, że wisi. Jesteś kwintesencją zła. To jest Mona Lisa. Kradzież jest impossible. Nie możesz. A kto w 2016 roku włamał się do bazy danych Pentagonu? Mam ją wyeliminować? Jak Leon Zawodowiec? Jestem za młoda, żeby kopać sobie grób. Nie kop zębity frajerom. Do zobaczenia z tej strony kraju. Mam alergię na przestępstwo. Czasem lubię coś zrobić dla idei, nie dla kasy. Tylko rozczłonkowałam przyjmę na piszą, albo rozpuściła w kwasie. Zrobiłaś to czy nie? Dzień później, 6 listopada, w niedzielę o godzinie 16 zapraszamy na spektakl Mały Gotyk w wykonaniu Teatru Czwarte Miasto. Ten teatr jest już znany naszej publiczności, chociażby cały czas gdzieś tam wspominam, bo akurat ten spektakl bardzo mi się spodobał, Kajtuś Czarodziej. Był taką propozycją, która właśnie była bardzo wychwalana i no i bardzo fajna, więc teatr znany, tym razem Mały Gotyk, czyli trochę właśnie tak tajemniczo, trochę architektura, cegły,
do tego humor i jak tutaj artyści z teatru piszą, teatr formy połączone z teatrem lalek, z pantomimą, z komedią dell'arte, więc taka fajna, ciekawa propozycja, myślę, dla całych rodzin, bo nie tylko dla dzieci, ale dla całych rodzin. No i co najważniejsze, wstęp jest bezpłatny, więc zapraszamy wszystkich na ten spektakl. Szczególnie zapraszamy naszych gości z Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, że ten spektakl jest realizowany w ramach projektu dla Ukrainy razem z naszym partnerem, Fundacją Mapa Obywatelska, więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. 6 listopada. 6 listopada, a za chwilę 11 listopada i wielkie święto, święto niepodległości, święto wszystkich Polaków. Zawsze Centrum Kultury i Sztuki organizuje coś ekstra na ten dzień. I tak będzie i tym razem. Pod hasłem Wiwat Niepodległa zobaczymy, usłyszymy naszą orkiestrę kameralną Progres pod batutą Szymona Morusa. Usłyszymy klasyczne przeboje, znaczy klasykę tak naprawdę muzyki poważnej, a także w drugiej części usłyszymy muzykę filmową, więc będzie i podniosły nastrój trochę bardziej lekki. Taką wisienką na torcie jest udział wirtuoza klarnetu Andrzeja Wojciechowskiego, który tutaj wspomoże orkiestrę i na pewno będzie jakąś taką dodatkową, dużą, znaczną wartością dodaną tego całego koncertu. To koncert, który jest bezpłatny, ale są wejściówki. Tak, wejściówki zaraz będziemy dystrybuować, także zachęcam do szybkiego wzięcia, przyjścia do nas i wzięcia tej wejściówki, żeby nie zabrakło miejsc. To 11 dzień listopada, no już mamy trochę teatru, trochę muzyki, trochę takich podniosłych, bardzo takich niepodległościowych, patriotycznych momentów, no ale trochę radości musi również być, a jak radość, to ja zawsze sobie kojarzę albo komedię, albo stand-upy. No właśnie, stand-upy. Zagości u nas komik Antoni Syrek-Dąbrowski w swoim najnowszym programie pod tytułem Życie. 17 listopada. I pozwolę sobie przeczytać króciutki opis, bo jest on bardzo intrygujący, ale też pasujący w sumie do każdego. Życie to mój 5 pełen program stand-upowy. Szczerze, nie wiem, czy umiem w to życie. Nadal wiele nie rozumiem, dużo rzeczy mnie wnerwia, ale generalnie staram się udawać, że wiem, o co chodzi. No więc właśnie. Tak jak każdy. Tak mówi o swoim życiu, o swoim programie Antoni Syrek-Dąbrowski. Myślę, że każdy też się troszkę pod tym podpisuje. Rozrywka nie dla wszystkich. Stand-up trzeba rozumieć i trzeba przede wszystkim wiedzieć, na jakiego rodzaju rozrywkę się przychodzi. Ale widząc po frekwencji na ostatnich właśnie tego typu działaniach, chociażby wspomnę występ Abelarda Gizy, który się rozszedł w sumie jak ciepłe bułeczki w kilka dni. Myślę, że w Tczewie nie brakuje chętnych na tego typu okazje. Także zapraszam serdecznie 17 listopada i tylko jeszcze dodam, że Antoniemu supportować będzie Łukasz Kowalski w programie I tak się powoli żyje, więc dalej o życiu będzie. Czyli kocham cię nad życie, tak. Po prostu. Dokładnie. Warto zerknąć właśnie na ofertę stand-upową, ale też mamy poranek filmowy. To jest cykl, który toczy się w zasadzie co miesiąc i co miesiąc jedna niedziela jest taka familijna, taka dla dzieci i dla dorosłych również. Tak, bo są to takie propozycje, które z chęcią właśnie również oglądają i dorośli. I zaczęliśmy w październiku, pierwszy poranek za nami i będziemy tak się spotykać co miesiąc w niedzielę o godzinie 11 aż do czerwca. W czerwcu kończymy cykl poranków i następne spotkanie 20 listopada, propozycja filmowa Mama mu wraca do domu. O przygodach takiej ciekawskiej, zuchwałej krowy, która tym razem postanawia pod wpływem opowieści opuścić swoją farmę i wyruszyć w świat. Więc będzie, myślę, dużo przygód, fajna animacja, więc zapraszam tutaj serdecznie całe rodziny. To muszę zerknąć dokładnie 20 listopada o godzinie 11 i zobaczmy zwiastun. O, witaj, panie Wrono!
Myślałam, że to pan Wrona. A ja myślałam, że krowy robią mu, a nie bu. Skąd jesteś? Jestem ptakiem wędrownym. Naprawdę zwiedziłaś cały świat? Tak, wieżę Eiffla, krzywą wieżę w Pizie. Ja w sumie też zwiedziłem cały świat. Może powinniśmy trochę go poznać, podróżować jak bocian. Czy mogłabyś choć przez chwilę po prostu być normalną krową? Centrum Kultury i Sztuki ma również propozycję, która... W zasadzie ja nigdy nie wiem, na czym polega, ale pan dyrektor mi wyjaśni. Slam poetycki. Tak, slam poetycki. Właściwie to już nie jest nowość, bo już kilka tych slamów było u nas organizowanych. Tak naprawdę są to potyczki słowne poetów. Poetów-performerów, którzy tak najczęściej w parach potykają się na scenie, recytując bądź czytając swoją twórczość. Natomiast widzowie głosują na tego poetę, który według nich jest lepszy. Więc jest to wbrew pozorom bardzo widowiskowe wydarzenie i wszyscy, którzy na to wydarzenie przychodzą, wracają. Bo naprawdę, mimo tego, że jest to poezja, jest to tak przedstawiona poezja, że jest naprawdę interesująca, a wręcz fascynująca. Co więcej, te emocje są wręcz sportowe. Za każdym razem, tak jak taki teraz, wzbogacamy to wydarzenie poetyckie wydarzeniem muzycznym. Tym razem będzie można zobaczyć, usłyszeć naszą młodą, ale bardzo utalentowaną wokalistkę Kalinę Cortas ze swoim recitalem. A jak się można zgłosić, jeżeli ktoś chciałby wziąć udział nie jako publiczność, nie jako młoda, utalentowana dziewczyna, tylko właśnie w tym slamie? No, performerów, poetów prosimy o przesłanie zgłoszenia, takiej informacji ze zgłoszeniem. Można to zrobić mailowo, do czego zachęcamy, natomiast można również zgłosić się tuż przed rozpoczęciem slamu, natomiast należy wziąć pod uwagę, że liczba miejsc jest ograniczona i może być taka sytuacja, że kogoś przeprosimy i nie przyjmiemy, jeżeli tych miejsc już nie będzie. No to zapraszam na stronę cki.tczew.pl, bo tam na pewno szczegóły się znajdują. Oczywiście. I jeszcze mamy koncert, który... ja powiem tak, pamiętam ten zespół z bardzo pierwszych początków, aż mi się nie chce wierzyć, że ten zespół nadal istnieje i nadal trzyma się swojej koncepcji, takiej konwencji bardzo... takiej stand-upowej trochę. Tak, bardzo humorystycznej, rock'n'rollowej i muszę powiedzieć, że sama nazwa zespołu mówi bardzo wiele. Łydka, grubasa. No tak, no to jest taki trochę humorystyczny, żeby nie powiedzieć parodystyczny rock'n'roll. Jest rzeczywiście cały czas popularny. Już jest kilka przebojów Łydki Grubasa, które przeszły chyba do klasyki. Praktycznie wszyscy te przeboje znają, śpiewają. One się pojawiają na przeróżnych imprezach. Czasami się zdarzają już nawet na weselach. Stąd już naprawdę zespół przeszedł do klasyki ludycznej, można tak powiedzieć. Ponieważ jest to zespół popularny, cały czas istnieje, cały czas koncertuje i to jest właśnie trasa na 20-lecie, gdzie jak zespół twierdzi, odstawiają żarty na bok. I pytanie, co dalej? Czy chcą być bardziej poważni? To pewnie się tego dowiemy w trakcie koncertu. Zachęcamy do przybycia, bo naprawdę to jest fajna rozrywka. Można poszaleć przy humorystycznej, ale całkiem dobrej muzyce. Przede wszystkim bardzo energetyczny, a tego w listopadzie brakuje, więc gorąco zachęcamy. Łydka Grubasa, koncert 27 listopada o godzinie 20. Ale to wcale nie koniec listopada, bo jeszcze będzie spektakl. Tak, spektakl Litos w wykonaniu Teatru Materia z Łodzi. I ten spektakl zagości w Tczewie w ramach projektu Teatr Polska. Co roku jesienią gościmy właśnie spektakle w ramach tego programu. W tym roku skromnie, bo tylko jeden spektakl, ale jaki?
Teatr Tańca zagości tym razem u nas na naszej scenie. Litos, czyli kamień. I w spektaklu tym będzie chodziło o to, właśnie w nawiązaniu do mitu o Syzyfie, który gdzieś tam zmagał się z tym kamieniem, będzie przedstawiona droga na szczyt własnych możliwości, ale nie cel tutaj jest ważny, a jednak porażki i piękno zmagania, więc tancerze będą jakby pokazywać właśnie te zmagania i te porażki i dźwiganie się z tych porażek. I to jest najważniejsze w tym spektaklu. No taki temat trudny. Nie da się ukryć, że to już nie będzie komedia i to nie będzie taka typowa rozrywka, ale myślę, że takie spektakle również są bardzo wartościowe. No i nie często gości w Tczewie Teatr Tańca, więc zachęcamy wszystkich, którzy są związani z tańcem, ale również tych, którzy chcieliby zobaczyć ten spektakl, bo myślę, że warto. Ja myślę, że to będzie po prostu widowisko, a nie spektakl jako taki. I myślę, że warto zobaczyć, jak sobie z kamieniem tancerze poradzą, bo to może być naprawdę niesamowite. Tak mi się mocno zdaje. Jeszcze mamy jeden koncert, który w zasadzie już zahacza o początek grudnia, ale jeszcze myślę, że możemy o nim powiedzieć. Tak, 2 grudnia zapraszamy na koncert zespołu Cree. Znowu koncert wspominkowy, podobnie jak Old Breakout, tym razem będzie to, no to wspomnienia o Ryszardzie Riddlu, czyli największe przeboje Ryszarda Riddla i Jemu w wykonaniu zespołu Cree i Sebastiana Riddla, czyli syna, co jest dodatkową ciekawostką. Ten projekt cieszy się bardzo dużą popularnością w całej Polsce. Mam nadzieję, że u nas również będziemy mieli pełną salę, tak jak wszędzie, i naprawdę będzie można powspominać, pośpiewać wspólnie z zespołem przeboje, które praktycznie każdy zna, a przecież wiadomo, że Ryszard Riddle jest tak naprawdę legendą polskiego rocka, polskiego bluesa. Oczu twoich sił, serce znów zaczęło bić, gdy usta twe spotkały mnie. Wiedziałem już, to nie sen. Też zapraszamy. No i jeszcze mamy jedną rzecz, o której prawie zapomniałam powiedzieć. To jest konkurs. Tak, tczewski konkurs recytatorski, mój ulubiony wiersz. No i właśnie to jest taki konkurs dla mnie bardzo ważny, bo od kiedy tutaj pracuję, to się tym konkursem zajmuję i po prostu mam sentyment do tego konkursu. No i bardzo się cieszę, że kolejna edycja odbywa się w okolicy Mikołajek, bo też taki jest nasz pomysł na ten początek grudnia. Do konkursu zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych z powiatu tczewskiego. Każde dziecko właśnie na tej scenie w klubie będzie recytowało swój ulubiony wiersz. Będą to wiersze, no jak zawsze, przeróżne, przy czym właśnie w związku z tą edycją taką mikołajkową zachęcamy do wyboru wiersza o tematyce mikołajkowej, już może troszkę świątecznej, żeby tak powoli, powoli nastrajać się już świątecznie. Wiem, że nauczyciele już pytają, kiedy ten fajny wiersz, więc zachęcam, już teraz można wysyłać do nas zgłoszenia, a czekamy na nie do 24 listopada. Więc zapraszam serdecznie nauczycieli, uczniów, ale również tego 1 grudnia, bo konkurs odbywa się 1 grudnia, zapraszamy publiczność do kibicowania młodym recytatorom. A wszystkie te propozycje, drodzy Państwo, znajdziecie na stronie Centrum Kultury i Sztuki. I przypomnę teraz tą stronę cki.tczew.pl. Bardzo Wam dziękuję, moim gościom, za to, że chcieliście przybliżyć ofertę Centrum Kultury i Sztuki. No i mam nadzieję, do zobaczenia tutaj.